z którym niestety spotykamy się najczęściej, jest to, że dzieci są po prostu porywane przez przemytników, bądź zwracają się do nich o pomoc. Niestety jest to bardzo częsty scenariusz ze względu na zamykanie granic. Coraz częstsze zamykanie granic, szczególnie na Bałkanach. Granice są ściśle zamknięte, dlatego dzieci zwracają się do osób, które ułatwiły im to przedostanie się do Europy, z prośbą o dalszą pomoc, żeby przedostać się do kolejnych krajów Unii Europejskiej, co oczywiście kończy się dla nich bardzo tragicznie. To w takim razie na tym niezbyt optymistycznym zdaniem zakończmy naszą rozmowę. Pani Monika Kacprzak, UNICEF Polska, bardzo dziękuję za rozmowę. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do daszka. Jest strata na Rzechnicę. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Łooot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Podpychajcie równo, rytmicznie, wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na początku roku w Polsce i krajach bałtyckich zostaną rozmieszczone wojska NATO. Szef sojuszu powiedział, że odbędzie się to zgodnie z postanowieniami szczytu w Warszawie. Jens Stoltenberg mówił o tym w przededniu spotkania ministrów obrony państw natowskich. To będzie pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym po warszawskim szczycie, który odbył się na początku lipca. Wtedy postanowiono, że do Polski i krajów bałtyckich zostaną wysłane 4 wielonarodowe bataliony sojuszu, liczące około 1000 każdy. Sekretarz generalny NATO powiedział, że to realizacja strategii wiarygodnego odstraszania. Nie chodzi o to, by prowokować konflikt, ale żeby mu zapobiegać. To konkretny dowód, że NATO może i wyśle 1000 żołnierzy, by wesprzeć sojuszników. I to także jasna demonstracja współpracy transatlantyckiej. Zgodnie z postanowieniami warszawskiego szczytu, zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich, za natowskie bataliony będzie odpowiadać jedno państwo. W naszym kraju wiodącą rolę będą odgrywały Stany Zjednoczone. Wielka Brytania będzie odpowiadać za batalion w Estonii, Niemcy na Litwie, a Kanada na Łotwie. Na drogach obwodu grodzieńskiego Białorusi ustawiane są znaki informujące o zasięgu strefy bezwizowej. Od dziś turyści mogą przejeżdżać bez wiz do Grodna i na białoruski odcinek kanału Augustowskiego na okres do 5 dni. Wystarczy w biurach podróży wykupić odpowiedni dokument turystyczny. Więcej na ten temat Włodzimierz Pac. Na słupach stojących przy drogach w obwodzie grodzieńskim pojawiły się żółte tablice z czarnymi napisami. Uwaga, granica obszaru bezwizowego. Na pierwszych tablicach polskie słowo obszar zostało napisane z błędem literowym. Na każdej tablicy napisy wykonane są w trzech językach. Po polsku, angielsku i rosyjsku. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że właśnie w tych językach najczęściej porozumiewają się turyści odwiedzający grodzieńszczyznę. Michał Partnoj, minister sportu i turystyki, powiedział, że po wprowadzeniu ruchu bezwizowego powinna wzrosnąć liczba turystów odwiedzających Grodno i białoruską część kanału Augustowskiego. Dodał, że Białoruś zamierza współpracować z Polską w promowaniu kanału Augustowskiego i Puszczy Białowieskiej na zagranicznych rynkach turystycznych. Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Podczas sierpniowych aukcji sprzedano w sumie 31 koni za nieco ponad 7 milionów złotych. Dzięki nowemu systemowi rozliczeń więcej pieniędzy trafi bezpośrednio do państwowych stadnin koni. Rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych Witold Strobel wskazuje, że większe wpływy do kasy stadnin to efekt umowy z nowym operatorem technicznym imprezy Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Poprzedni operator pobierał prowizję z każdego sprzedanego konia. Wydawca największego węgierskiego dziennika opozycyjnego Nepsa Batrzak, którego publikację zawieszono kilka tygodni temu, został sprzedany, a nabywcą jest, jak piszą opozycyjne węgierskie media, spółka zbliżona do premiera Viktora Orbana. Poprzedni właściciel
uzasadnił zawieszenie wydawania dziennika stratami, które generowało pismo. Dziennikarze są jednak przekonani, że zdecydowały o tym krytyczne teksty pod adresem osób rządzących teraz w Budapeszcie. Obecny rok jest najgorszy w historii, jeżeli chodzi o liczbę śmierci imigrantów na Morzu Śródziemnym, alarmuje UNHCR. Agenda ONZ-u do spraw uchodźców poinformowała, że w tym roku zginęło tam co najmniej 3700 osób, a to rekordowa liczba, mówi rzecznik UNHCR-u William Spindler. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ubiegłym roku Morze Śródziemne przekroczyło około miliona ludzi, a liczba zgonów jest mniej więcej taka sama jak w tym roku, kiedy tę drogę przebyło 3 razy mniej osób, to znaczy, że śmiertelność wzrosła 3-krotnie. Droga przez Morze Śródziemne stała się teraz główną trasą, którą migranci próbują dostać się do Europy. Kilkaset osób przeszło ulicami Płocka, domagając się od PKN Orlen wyjaśnień w sprawie odnotowanego tam we wrześniu podwyższonego stężenia benzenu i jednocześnie uciążliwego odoru. Marsz odbył się pod hasłem Orlen przestań truć. W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, to jednocześnie największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce. Organizatorzy marszu mówili, że boją się o swoje zdrowie, a koncern zapewnia, że jego działalność jest bezpieczna i wkrótce ma zaprosić mieszkańców Płocka na spotkanie, na którym będzie do tego przekonywał. Jakość powietrza nad Bytomiem sprawdzał natomiast dron. Prototyp urządzenia zaprezentowali jego twórcy, naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa. Obecnie trwają testy, ale niewykluczone, że Bytom będzie pierwszym miastem w Polsce, które skorzysta z możliwości takich dronów na stałe. Ten dron wzbija się w powietrze. Aktualnie ma czujnik źródeł zawieszonych i tlenku węgla. Prusek Stanisław, naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, zbliża się do obiektu, który emituje do atmosfery zanieczyszczenia. Dokonuje pomiaru, jedzie do laboratorium, dane są odczytywane. Andrzej Balej, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia. Lepiej edukować niż karać. Natomiast też nie ulega wątpliwości, że jest taka grupa ludzi, którym jeżeli się nie pokaże, że staramy się na siłę wyegzekwować o nich rzetelność spalania w paliskach, to inaczej się nie da. W Bytomiu była Daria Klim-Zastępień, a władze miasta podpisały już porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa o współpracy przy wykorzystaniu takich dronów w przyszłości. Pogoda. W ciągu dnia sporo chmur na zachodzie i południu, ale spodziewane są tam rozpogodzenia słonecznie w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Warmii i Mazurach, Podlasiu i w okolicach Łodzi. Najcieplej będzie na południu, tam do 11 stopni, poza tym 8-9. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. To jest tradycja, która trwa od teraz 16 lat, słyszałem, przez 15 lat już tradycja jest w Polsce realizowana. Coraz bardziej się rozwijamy. Lubianego parlamentarzysty, a także osoby o zauważalnej kulturze osobistej, stał się pan strażnikiem interesu monowładzy Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent Kaczyński miał na te 30 ekstra, ale nie dostał kary za przekroczenie czasu w pierwsze sekundy. Czy to są równe regulamy? Są równi i równiejsi panie uchwalone. Pan, panie marszałku, zupełnie jak władza w pomalowej Polsce. Próbuję z życia politycznego opozycji. Zarzuty, które państwo postawiacie marszałkowi, w olbrzymim stopniu dotyczą was sami. Proszę, przejrzyjcie się w uszy. Marszałek Kuchciński nie jest ani lepszy specjalnie, niestety ani gorszy marszałkiem. Zawsze w latach poprzednich kadencjach Szkoda Polski będzie wyborcza wezwała i marszałka Kuchcińskiego. Bardzo sympatycznego zresztą. Marszałek nie dostanie aktualnie. I zapraszamy do dołączenia. Pierwsze radio informacyjne. Zdecydowanie. Lepiej wielkości miasteczko. Tak, ale pamiętam, że działamy w prawie 800 lokalizacjach w Polsce, więc rzeczywiście inicjatywa jest coraz szersza, coraz większa. Pierwsze śniadanie w toku. Trzeba spełniać jakieś warunki. I tutaj to znak zapytania duże z mojej strony. Przede wszystkim, bo o te warunki chciałem zapytać. Przede wszystkim trzeba chcieć. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Trzeba być osobą pełnoletnią. Pełnoletnie mogą być tak zwanymi wolontariuszami wspomagającymi, czyli tymi osobami, które wspierają już nas w trakcie finału, czyli tego dnia, kiedy rodziny zostają obdarowywane. Wolontariusze, tak jak powiedziałem, przede wszystkim muszą chcieć. Piotr Maślak, witam Państwa i serdecznie zapraszam na pierwsze śniadanie w toku. A jakież atrakcje dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy wraz z Tomaszem Kopką, który program wydaje, oraz Adamem Maciejewskim, który go realizuje. Cały szereg, drodzy Państwo. Cóż dzisiaj się będzie działo u nas w programie? Zastanowimy się, czy
i do czego potrzebna nam, potrzebne nam są startupy, na przykład. I to jest właśnie tak, że to się tak, drodzy Państwo, to bardzo ważny temat. Gronem jest tam ludzi, którzy wyznają podobne wartości. Doktor Szymon Wierciński po godzinie 6.25, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, będzie opowiadał o startupach, o tym, dlaczego i komu zależy na ich inwestowaniu, kto i w jakie startupy powinien wkładać swoje pieniądze. W ogóle co to takiego i do czego jest potrzebny inwestorom. To po godzinie 6.25. Natomiast po godzinie 6.05 Państwa i moim gościem będzie pan profesor Jan Chmura z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Człowiek, który zdobył koronę maratonu w zimie i w ciągu 2 lat wystartował w biegach na wszystkich kontynentach. Tak naprawdę ma, teraz też zauważamy, że 70 lat. Jest w tym prawda, że mając nasz wolontariat 68 jest później trochę prosty. Przepraszam najmocniej, panie profesorze. Myślę, że to jest też ja swego czasu, kiedy biegłem jeden z maratonów do korony maratonów polskich, spotkałem na mecie, razem mijaliśmy linię mety 76-letniego pana Henryka. Pan Henryk powiedział, że to jego 42 maraton. I też 42. Oczywiście musi w tym być. Powiedziałem, że jestem pełen wrażenia. On powiedział, pełen wrażenia to by pan był 30 lat temu. Pomagania innym, no bo tak naprawdę to jest takie specyficzne poczucie humoru. Jest wiele takich przypadków, czy bieganie jest dla każdego? Dla wpisów w CV, jak ale czuje się osoba biegająca, która ma 68 lat, a jak czuje się? A jak czuć się mogłaby? Jak czuje się większość osób w tym wieku i dlaczego? O tym po godzinie 6.05. Oczywiście zachęcam Państwa do dyskusji. Czekam na Państwa na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Czekam też na Państwa maile śniadanie@tok.fm. No i telefony 22 44 44 0 44. Jak wybrać startup, który warto zainwestować? Z czym się kierować? O tym dzisiaj w pierwszym śniadaniu w toku. Także o tym, jak biegać, mając prawie 70 lat. Lekkie tematy. Dzisiaj mamy w końcu środę. Nie zawsze trzeba, ciężko, nie zawsze trzeba na froncie wojny polsko-polskiej próbować godzić strony sporu i konfliktu. Chociaż dzisiaj bardzo wojennie, powiem Państwu, w tajemnicy, w prasie, kolejny zresztą dzień. Ciekawe, po czyjej stronie stanie pewien jegomość, który przybywa do Polski. Dokładnie dziś. No, jaki to jegomość? Nie powiem, ale powiem, że potrafi zaszaleć i potrafi jednym machnięciem ręki więcej niż najpotężniejsi nawet polscy politycy w całym parlamencie. Ale to zdradzę Państwu po 5.40 przy okazji przeglądu prasy, albo wcześniej, tuż po informacjach kulturalnych, które za kilka minut na naszej antenie, w takim bardzo krótkim, kilkudziesięciosekundowym przeglądzie prasy, które znajdą Państwo na Twitterze, na profilu Radia Tok FM. Oczywiście ten przegląd po 5.40 będę próbował transmitować dla Państwa na Periskopie. Tutaj mam nawet taki statyw specjalny przez Tomasza Kopkę przygotowany. Także będzie prawie profesjonalnie, jak w telewizji. To po 5.40 oczywiście. Po 5.20 zapowiedź najciekawszych, najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą. To w pierwszym śniadaniu w toku. A cóż po nas? Pierwsze śniadanie w toku. Oczywiście po nas pierwszy program gospodarczy Jola Dziadkiewicz po 6.45, natomiast po 7 na poranek zaprasza Dominika Wielowiejska. Po 7.20, po 7 przegląd prasy, po 7.20 gościem Dominiki będzie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, nie ten. Prezydent Sopotu. Po 7.40 natomiast Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Po 8.00 komentatorzy Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza, Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolitej, Roman Kurkiewicz, Rekordowska z Kodeki Civitas. W magazynie EKG po 9.00 u Macieja Głogowskiego o gospodarce, o ekonomii i polityce. Wszędzie tam, gdzie gospodarki i ekonomii dotyka. Rozmawiać będą Maciej Głogowski, rozmawiał będzie z doktorem Ireną Łożą, wiceminister finansów, doktorem Jakubem Krowskim z SGH, doktorem Pawłem Wojciechowskim, głównym ekonomistą ZUS i byłym ministrem finansów. To po godzinie 9.00. Po 10.00.
U Cezarego Łosiczki w magazynie Owczarek. Profesor Wojciech Kowalski, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw restytucji dobra kultury z Uniwersytetu Śląskiego, będzie opowiadał o wojennych i powojennych losach ciał sztuk i polskich i niepolskich, ale na terenach polskich znajdujących się rodziny, to często takie, są te rodziny, które powinny. Po 11.05 natomiast docent doktor habilitowany medycyny Michał Wszoła, chirurg, transplantolog, proktolog, gastrolog, szef konsorcjum, który prowadzi innowacyjne w skali świata badania nad stworzeniem bionicznej trzustki, będzie właśnie o bionicznej trzustce opowiadał. U Mikołaja Lizuta, a teraz na poważnie, tuż po południu, Piotr Marzec, Kukiz 15. Powiem Państwu szczerze, na początku podchodziłem dosyć sceptycznie do działalności Piotra Marca w parlamencie. Pomyślałem, że generalnie to słabo i że jakoś nie rozjeżdża się jego dotychczasowa działalność zawodowa z tą, którą podejmujemy się w parlamencie, ale zmieniłem zdanie. Myślę, że to jeden ze skuteczniejszych, ciężej pracujących posłów klubu Kukiz 15, więc może być ciekawie. Po 12 u Mikołaja Lizuta w magazynie, a teraz na poważnie. Pierwsze śniadanie w toku. Kto mieszka w tym domu, jakie są dzieci. No dobrze, skoro powiedziałem, co już w najbliższych godzinach na antenie Radia Tok FM, skoro zapowiedziałem informacje kulturalne i zachęciłem Państwa do udziału w programie poprzez wyrażanie swoich opinii, nie tylko Press Startup, w który warto zainwestować. W ogóle, czy Państwo mają świadomość tego, przepraszam, to nie jest pytanie podchwytliwe, ale nieobraźliwe, czym są i czemu służą startupy w gospodarce, jak do nich podchodzić, dlaczego tak wiele z nich upada. Na opinię Państwa i komentarze na ten temat czekam pod numerem telefonu 22 44 44 044. Czekam także na maile śniadanie@tok.fm i oczywiście na Państwa opinię na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Te najciekawsze na pewno zacytuję. Przed informacjami kulturalnymi, które już za chwilę zdradzę Państwu, że 26 października mamy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Właśnie. W kontekście magazynu Cezarego Łasiczki Owczarek, warto o tym pamiętać. Co jeszcze przypada 26 października, to już opowiem Państwu po informacjach kulturalnych, a przed informacjami kulturalnymi stary, dobry mail. Od 19 listopada na stronie www.szlachetna.pl będzie lista rodzin, czyli tych osób, które potrzebują pomocy. I wtedy darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę, przeczytać ich historię, zobaczyć, kto w tej rodzinie jest i zdecydować, czy chcą pomagać, czy nie. I wtedy wolontariusz jest takim pośrednikiem między darczyńcą a rodziną. Na tę chwilę jeszcze szukamy wolontariuszy. Wolontariusze już zaczynają odwiedzać rodziny, bo święta i finał coraz bliżej, ale jeszcze szukamy wolontariuszy, żeby pomóc jak największej liczbie rodzin i tu zgłaszać się można na www.superw.pl, bo naszych wolontariuszy nazywamy SuperW. SuperW, do kiedy można się zgłaszać? Do końca października. Do końca października zostało jeszcze trochę czasu, ale niewiele. Proszę się spieszyć, drodzy wolontariusze, jeśli zainteresowaliście się Państwo tą tematyką. To tylko się cieszyć. A jak to logistycznie wygląda przed samymi świętami? Czy to jest taki harmider, taka bieganina, że ktoś ogarnia? Ogarnia. Jak się okazuje, przez 15 lat się da, ale tak jak Pan mówi, no jest duże zamieszanie, ale takie bardzo pozytywne. My ten weekend finałowy nazywamy weekendem cudów, bo rzeczywiście wtedy dzieją się niesamowite historie. Oj, dzieją się. Przez 15 lat nie zdarzyło się tak, żeby któraś z rodzin nie otrzymała pomocy, więc jest to niesamowite, że z roku na rok coraz więcej tych rodzin obejmujemy projektem i wszystkie one znajdują swoich darczyńców. Wszyscy otrzymują paczki na święta dzięki temu, bo paczki są też właśnie czymś wtórnym. My mówimy o tym, że to są impulsy do zmiany. Ci ludzie otrzymują paczki, ale tak naprawdę przede wszystkim dostają uwagę innych ludzi, zostają wysłuchani. W ich często szare, smutne życie po prostu wkracza uśmiech i radość. I to wszystko się dzieje w ten weekend 10-11 grudnia w tym roku. No i rzeczywiście wyzwanie logistyczne jest ogromne.
to jest tak, że w każdym rejonie, czyli albo w małych miejscowościach, albo w dzielnicach, jeśli chodzi o duże miasta, jest tak zwany magazyn. To tam darczyńcy spotykają się z wolontariuszami, tam zawożą paczki. Jeżeli jest życzenie ze strony darczyńców i rodziny, to też mogą się spotkać z rodzinami, więc zawożenie tych paczek też jest zawsze bardzo wzruszającym momentem. Też jeśli chodzi o logistykę tego całego wydarzenia, ważnym elementem są tak zwane magazyny zastępcze. Jest też coś takiego, że na przykład województwo mazowieckie ma duży potencjał, jeśli chodzi o darczyńców. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą pomagać, do tego stopnia, że w pewnym momencie kończą się rodziny objęte projektem i wtedy osoby z Mazowsza mają szansę przygotować paczki na przykład dla województwa podlaskiego, które ma większy potencjał rodzin niż darczyńców, więc to też się odbywa w ten sposób, że dostarczają paczki, a one wielkimi tirami w nocy jadą w całą Polskę. W zeszłym roku 35 takich tirów jeździło po Polsce i rozwoziło paczki te z tak zwanych magazynów zastępczych. Więc rzeczywiście wyzwanie logistyczne jest wielkie, ale też trzeba przyznać, że na ten weekend pracujemy cały rok, bo koordynatorzy i pracownicy Stowarzyszenia Wiosna tak naprawdę nie pracują tylko na jesieni, ale przez cały rok spędzają czas tak, żeby Szlachetna Paczka ponownie się udała. Sami Państwo słyszeli, pani Ewa Bawicka, koordynatorka Szlachetnej Paczki, mimo że opowiadała o logistycznych rzeczach, 30 tirach jeżdżących nocą w Polsce, cały czas się uśmiechała. Gratuluję pogody ducha oczywiście i trzymam kciuki, żeby kolejna 16 Szlachetna Paczka była sukcesem, udanym projektem po raz kolejny. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję. Koordynatorzy, szybko na stronę. Super. www.superw.pl. Proszę tam zajrzeć. Zapraszamy. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Olga Mickiewicz, to jest audycja o sobie samych. Dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniają się współczesne rodziny, czy różne pokolenia mają szansę w jednym domu pod jednym dachem spędzać wspólny czas. A może lepiej, żeby dorosłe dzieci jednak utrzymywały dalsze relacje z tymi rodzicami. Najpierw posłuchamy reportażu Joanny Kuczewski i jej rodziny. Wieczór Radio Tok FM. Zapraszam w każdą środę po godzinie 21. Paweł Sulik. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje kulturalne. Patrycja Wanas, zapraszamy w ciągające kino gatunkowe i urzekające opowieści artystyczne. W Kinie Kultura w Warszawie rozpoczyna się przegląd kina koreańskiego. Przewodnicząca Rady Programowej Joanna Łapińska podkreśla, że tamtejszą kinematografię wyróżnia różnorodność. Koreańczycy produkują kino komercyjne, którego może pozazdrościć im Hollywood, a z drugiej strony mają reżyserów art house'u nagradzanych na najważniejszych festiwalach. Kino koreańskie bardzo często jest właśnie bardzo piękne, także to rzeczywiście jest takie kino dopracowane wizualnie. Taki piękny film zobaczymy podczas otwarcia festiwalu, to Służąca Park Chan-wooka, która miała swoją premierę na festiwalu w Cannes. Służąca znowu lata 30. Znowu Korea pod panowaniem Japonii. Wysmakowana gra kinowa, bo reżyser zaprasza nas do jednej historii, po to, żeby za jakiś czas powiedzieć nam, nie, to nie do końca tak wyglądało, zobacz teraz, jak było naprawdę, a potem jeszcze raz. No i do tego ta przepiękna warstwa wizualna, takie dopracowane kadry. Na wszystkie filmy bezpłatne, a wejściówki do odebrania w warszawskim Kinie Kultura. Radio Tok FM jest patronem medialnym przeglądu kina koreańskiego. Do końca roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na wystawę Wystarczy światło i czernie. Leon Byczukowski. Kuratorka wystawy Agnieszka Bartków podkreśla, że prezentowane w Bytomiu grafiki i rysunki to inny Byczukowski niż ten, który przemawia do nas w galeriach polskiego malarstwa. Tym razem kreśli kompozycje rozstające się z paletą barw, bo jak sam stwierdził, wystarczy światło i czerni. Na wystawie prezentowane są m.in. autolitografie z ekskluzywnego wydania Uteki Stowarzyszenia Artystów Grafików Polskich. Wystawę przygotowano w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą śmierci artysty. Ola Brodziak, Tok FM. Z kolei w Muzeum Miasta w Gdyni znajdziecie wystawę Szkło, Metal, Detal. Architektura Gdyni w szczegółach. Ona Wyciślok. Wystawa Szkło, Metal, Detal ma zwrócić uwagę mieszkańców na otoczenie, w którym żyją i nauczyć ich przyglądać się detalu, tłumaczy Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni. Chcemy, żeby była zachętą dla wszystkich mieszkańców, ażeby patrzeć uważniej na otoczenie, na
te szczegóły gdyńskiej architektury. Na ekspozycji można podziwiać obiekty pochodzące w głównej mierze z mini-muzeum w Bankowcu oraz ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków, dodaje architekt Anna Orchowska z Polińska. Są obiekty naprawdę przepiękne, tak jak oryginalne lampy Marciniaka, umywalka na przykład na postumencie z Bankowca, luksusowy element, czy też bidet, ale też elementy niepozorne, czyli jakieś kafelki. Ekspozycję w Muzeum Miasta Gdyni można zwiedzać do 12 grudnia. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Kolejne informacje na antenie radia TOK FM o 5.40. Zapraszam. Pogoda. Sporo chmur dzisiaj nad całą Polską, ale padać raczej nie powinno. Wyjątkiem są okolice Suwałki, Olsztyna. Tam przelotnego deszczu można się jeszcze dzisiaj spodziewać. Termometry pokażą od 7-8 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Olsztynie, Trójmieście, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie. Przez 9-10 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Wrocławiu, Zielonej Górze, okolicach Szczecina i na Pomorzu do 11 stopni w Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Trzeba przygotować obiad i taki obiad gotowy dla Stanisława jest. I problem polega na tym, że każdy de facto je co innego. Staram się w pewnym sensie też i kucharzem. Staram się przygotować. Nie znam ludzi bardziej skromnych niż powstańcy warszawscy. Nie wypada tego powiedzieć, a powinniśmy to powiedzieć na pewno. To nie jest zaszczyt dla powstańców warszawskich, że stanie obok nich asysta wojskowa. To jest zaszczyt dla asysty wojskowej. Powstańcy warszawscy, z którymi rozmawiałem dziesiątki razy, zrobili to, nie mówiąc o tym, żadne z nich nie opowiadał sobie o wielkim i sprawiedliwym, jak bardzo kochał ojczyznę. Oni to po prostu zrobili na 10 lat. To nie jest zaszczyt dla powstańców warszawskich, że spotkał się z jakimkolwiek ministrem obrony narodowej. To jest zaszczyt dla ministra obrony narodowej, że może uchylić głowę przed powstańcami warszawskimi. I gdyby ten asystent wojskowy na uroczystościach powstań warszawskiego nie było, to mam nadzieję, że wszyscy, którzy chodzą w koszulkach ze znakiem Polski Walczący albo naklejają sobie znak Polski Walczący na tył samochodu, przyjdą na uroczystości powstanie. To jeszcze wspanialsze niż asysta wojskowa, albo asysta obywatelska. Dla tych ludzi, bo naprawdę jesteśmy tym. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Do własnego grafiku. Po studiu w połowie nie powinno zapytać naszego rozmówca. W momencie, kiedy przyjechałam do Warszawy, zdecydowałam się na zmianę życia, na wejście w wielkie korporacje, do wielkiego miasta, bo nie powiedzmy w Warszawie. Na początku przyjeżdżały moje siostry, które spędziły w nim 5 miesięcy. Najpierw jedna siostra miesiąca. Reformować, reformować. Atakować, atakować, a nie atakować Unię. Europejska powinna się zmienić, powinniśmy ją reformować, a unijni urzędnicy nie powinni tych zmian absolutnie blokować. Namawiałem panią premiera, aby rząd podjął tę decyzję europejską. Coś mu się warto wspólnie opiekować, a nie atakować czy presjonować. A unijni urzędnicy nie powinni tych zmian absolutnie blokować. Następnie rodziła się Matylda, to było gdyby kamienia strona. Rozwiązanie zmiany powstało się bezpiecznie. Natomiast bardzo ciekawym momentem było, kiedy urodziłam kolejne dwie dziewczyny i w zasadzie wszystkie cztery wymagały opieki. Potem nastąpił moment w życiu, kiedy mąż wyjechał z Warszawy i ja zostałam sama z tą czwórką dzieci. A ponieważ sytuacja finansowa nam się trochę polepszyła, więc spotkałam się z stałą do pracy i ja będę się trochę motywowała. I dopiero wtedy zauważyłam, że praca stała w takiej konkurencji do rodziny. Natomiast kiedy poszłam na ten grup rodzinny i zajmowałam się domem, to opiekowania się dziećmi w odpowiednim domu, to sobie rozmawiałam sobie, że sobie to jest to, żeby nie być, żeby oddawać nianiom, babciom, dziadkom. Ja spróbowałam, że nawet gdybyśmy nie mieli trochę biedniej, trochę zejść z jakości życia, to dla mnie jest na tyle istotne, że jeżeli nie będę miała na darmo, to nie wrócę do pracy do korporacji. Aby zrozumieć. Nie trzeba się za bardzo rozczulać na własne filmy. To jest dobry dzień, żeby pomyśleć o następnym filmie. Fajne, bo wolny, mając to poczucie obowiązku.
związku. I to właśnie uważam za takie właśnie polskie, romantyczne. Czyli wszystkie te, wydawały się skrane przymiotniki, używane, zmanipulowane, patriotyzm, naród, Polska. Niebo były czyste. Myślę, że i na świecie tak jest, że to jest takie nazwisko, że wszyscy mówią Bajda, Polska. Polska była jego wielką miłością i namiętnością. To był wielki patriota, wielki Polak i wielki człowiek. To było tak piękne życie, 90-letnie, tak owocne życie, tak harmonijne życie. Czyli mi dawało szczęście, praca mu dawała szczęście. Ja go widziałam właśnie, jak pracował, to go widziałam tylko szczęśliwego. A jak kończył film, to robił się tak niespokojny, szukał tematu, wszystkich pytał, zaglądał, tak w twarzy. A nie masz jakiegoś pomysłu na film? Jakąś taką swoją dynamiką życiową. Chyba wspominał wszystkim, że będzie żył wiecznie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Chciał, to zawsze dobrze, znaj w czymś. Piotr Maślek, witam ponownie, to jest pierwsze śniadanie w toku. W przegląd prasy na twitterowym profilu Radia Tok FM. Taki dłuższy, po 5.40 na antenie Radia Tok FM oraz na Periskopie. Trzeba Piotra Maślaka znaleźć i tam Państwo na pewno będą mogli obejrzeć, a nie tylko wysłuchać tego, co w prasie. A już teraz na antenie Radia Tok FM i w pierwszym śniadaniu w toku kartka z kalendarza. Pierwsze śniadanie w toku. Zaczynamy od tego, co dzisiaj informacją jest bez wątpienia najważniejszą, mianowicie, iż mamy 26 dzień października. Uwaga, 300 dzień roku. Dzisiaj bez wątpienia każdy poradzi sobie z policzeniem, ile do końca w takim razie zostało dni roku 2016. W 2017 mieliśmy mieć w polskiej armii pierwsze karakale. Mieć ich nie będziemy, bo minister unieważnił, a potem zapowiedział, że kupi Black Hawk i unieważnił przetarg, które miały być już zaraz, za chwilę, jeszcze w tym roku pierwsze dwa, potem, że w przyszłym, a potem, że w ogóle nie wiadomo kiedy, w 2018. Cały czas się zastanawiam nad tym, jak to jest możliwe. Co takiego ma w sobie pan minister Antoni Macierewicz, że tak boi się go prezes Jarosław Kaczyński, że tak boją się go inni politycy PiS-u, że wygaduje bzdury, sam sobie zaprzecza, kłamie albo po prostu nie wie, o czym mówi. Nie tylko w sprawie karakali, także w kwestii patriotów dla polskiej armii. Także w innych kwestiach jego systemu zarządzania w armii elektronicznego, który miał być, a którego nie będzie. Nie ma dnia, żeby nie zaprzeczał sam sobie. Świat się śmieje, a my z pełną powagą patrzymy na zadumanego rodacza, jak to uzasadnia głupoty, które wygaduje. Jak choćby ta, że nie, gdyby nie zapowiedź tego, że Egipt chce sprzedać za dolara okręty, które kupił od Francji, i sprawę, które kupił od Francji Rosji, to gdyby nie powiedział o tym, to by doszło do transakcji, a tak nie doszło. To albo wpływy Antoniego Macierewicza są większe niż Baracka Obamy i Putina Władimira razem wzięte, albo Antoni Macierewicz po prostu jest człowiekiem szalonym. Nie śmiem rozstrzygać tego sporu. No ale to taka luźna dywagacja. Mamy dzisiaj 300 dzień roku, 26 dzień października, rok, w którym wiele się wydarzyło. A także rok, który wiele rzeczy zmienia. Dzisiaj brzask nastąpi o 6.45, wschód słońca o 7.20, o 12.19 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 17.19, o 17.54 należy spodziewać się zmierzchu. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, ale także imieniny Dymitra, Lucjana, Amanda, Amandy, Bernarda, Bonaventury, Damiana, Demetriusza, Ewarysta, Felicysyma, Fulka, Leonarda, Lucjana, Lucyny, Ludomiła, Ludomiły, przepraszam, Ludosława, Lucjany,
Marcjana, mężczyzna Marcjan, rustyka i rustyki. Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim życzenia chciałbym skierować do osób o imionach rzadkich, którym zawsze z tej okazji wręczamy imieninowe prezenty książkowe. I tak dzisiaj książki Tomasz Kopka. Bardzo chętnie wyślę każdej osobie o imieniu. Amanda, Bonaventura, Demetriusz, Ewarist, Felicys, Funko, Rustyk, Rustyka, 22 44 44 044, to jest nasz numer telefonu. Proszę zadzwonić, Tomasz Kopka dopełni formalności, prezenty roześle. Pierwsze śniadanie w toku. Premier Beata Szydło wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem będą uczestniczyli w uroczystości otwarcia posterunku policji w Kocieszach Wielkim w Wielkopolsce, z kolei w Ostrowie Wielkopolskim. Premier i minister wezmą udział w odprawie policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Przepraszam. Dotyczącej programu modernizacyjnego służb podległych MSWiA. Minister spraw wewnętrznych będzie. Powtórka programu. Czyli są goście Ewa Łukaszczyk, projekt Współdzielnia, Katarzyna Weźniewska-Duma, Stowarzyszenie Magii Bracia Ubogich i autorka reportażu Joanna Bogusławska ze studia reportażu i dokumentów. Joanno, ty przedstawiłaś...